Dzień dobry, kochani. Cześć, ty wasza Agata. Rysuję słowa. Od kilku tygodni wspólnie podczas naszego programu rysujemy różne ciekawe, zabawne i przede wszystkim proste i sprytne zwierzaki. Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w ramach właśnie takiego ukłonu w waszą stronę oraz w stronę waszych rodziców, postanowiliśmy zorganizować lekcję rysunku, ale na żywo. Dzień dobry, będę się z wami witała teraz. Widzę, że dołączacie. Cześć Joanno, cześć Iwono, hej! Możecie napisać imiona dzieciaków, które nas oglądają, żebym mogła je pozdrowić, no bo live to live, więc to wszystko dzieje się na żywo. Będę na żywo pokazywała wam, jak coś narysować. Witaj Lenko, cześć! Jest Moni Moni. Super, że jesteście. Tematem dzisiejszego live'u będzie rysowanie z jednej strony ikonek związanych z Dniem Matki, który jest przecież dzisiaj, tak? I nasz oczywiście kochany pan dyrektor zapowiadał już wczoraj nawet to nasze spotkanie jako spotkanie z nietuzinkową lekcją plastyki. Cóż będziemy dzisiaj rysować? Owszem, ale talent wcale nie jest nam dzisiaj potrzebny. Dzień dobry Joanno, cześć! Dzień dobry Krzysiu, hej Max! Jest Kajetan! Jejku, jak się cieszę, że też jesteś! Cudownie! W takim razie jeszcze jest Julka, Ilenka, pięknie Dorotka, Zuzia, Maciuś, Zosia, Hania, cudownie, bardzo się cieszę, że do nas dołączacie, że cały czas jesteście. Dajcie mi proszę znać, czy wszystko jest ok, czy dobrze widać i słychać, bo dla mnie to jest niezwykle ważne, żebyśmy zanim jeszcze zaczniemy działać, zaczniemy rysować, żebym miała pewność, że wszystko jest ok. Ja nazywam się Agata Jakuszko i tak się cieszę, że teraz będziemy razem rysować. Dzieciaki, macie już pod ręką jakieś piśmidła i kartkę papieru, albo zeszyty, albo blok? Cokolwiek, jeżeli macie kredki, może macie flamastry, może macie po prostu coś takiego, czym lubicie rysować, bo pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby mieć najlepsze kredki na świecie, chodzi o to, żeby nie poddawać się w ćwiczeniu, w rysowaniu. Oliwka, dzień dobry Klaudia, Majeczka, Julka, cudnie! Prosimy od razu o rysunek księżniczki. To jest świetny pomysł. Zosieńka, Oliwka, Kinga, Alicja, Iza, Gabi, Jeremiasz, Klara, Iga. Cudnie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzień dobry. I Klaudia jest też pięknie. I Krzyś, i Ania. Robimy tak. Ja za chwilę pokażę wam kreskę po kresce, jak narysować ciekawe ikonki, ciekawe rzeczy, a wy napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli narysować swoim mamom. Zobaczcie, to będzie tak wyglądało. Będę wam pokazywała kroczek po kroczku. Pamiętacie tego kota? Pamiętacie, jak go rysowaliśmy chyba na pierwszych zajęciach? Więc tak samo, takim prostym sposobem, jak narysowaliśmy kotka, będziemy rysować ikonki właśnie kojarzące nam się z naszymi mamami, ale nie tylko. Jeżeli macie ochotę, żebym wam coś narysowała tak na żywo, to skorzystajcie, że to jest live. Napiszcie mi w komentarzu, poproście rodziców, żeby napisali w komentarzu, co chcielibyście narysować, a dzisiaj będziemy wyczarowywać rysunkowo różne właśnie takie proste, ale też sprytne ikonki. Zobaczcie, bo to rysowanie wcale nie jest takie trudne, jak może nam się wydawać. Jeżeli narysujecie dwie kreseczki, takie obok siebie, ok? Między tymi kreseczkami może być przestrzeń, powiedzmy, nie wiem, 3-4 paluszków. Spróbujcie to zrobić razem ze mną. A z boczku, na górze tych kreseczek dodamy trójkącik. I teraz uwaga, te dzieciaki, które znają alfabet, będą miały może troszkę łatwiej, bo teraz będziemy rysować literki C. Zobaczcie. Jedna literka C. Druga literka C, a te, które nie znają literek, mogą zawsze tam po prostu nazwać to łuczkami. I trzecia literka C. Zauważyliście, co nam wyszło? To już jest nasz pierwsza ikonka, zaczarowany magiczny ołówek. Więc dzisiaj rysujemy rzeczy, które kojarzą nam się z mamą, albo które byśmy chcieli narysować naszej mamie. Daria wszystko widzi, słyszy, cudnie, bardzo się cieszę. Klaudia, też widzę, że jesteś, jest super. No dobrze, to rysujmy razem. I Oluś, Klaudia chciałaby narysować jednorożca. I portret jednorożec księżniczka. To są takie ikonki, które zdecydowanie są dla was bardzo, bardzo potrzebne. Więc dobrze, narysujmy naszym mamom na przykład jednorożca. Ach, jednorożca już w sumie kiedyś rysowaliśmy, ale zrobimy to na zupełnie inny sposób, dobrze? Dzień dobry, cześć, cześć. Narysujcie proszę znowu literkę U, ale to nie będzie taki jednorożec na chmurce, jak rysowaliśmy kiedyś. To będzie zupełnie inny typ zwierzaka. Narysujcie proszę taką literkę U
I pod tą literką U dorysujcie prostą kreskę. To będzie pyszczek naszego jednorożca, a to będzie jego, powiedzmy, przednia noga. Ok? Paweł tutaj pisze kwiat. Super pomysł dla mam. Przyda się zdecydowanie kwiatek. Jak już to narysujecie, możemy dorysować mu oczy. Jedno oko i drugie. Czyli jedno kółeczko i drugie. One wyglądają trochę jak taka leżąca ósemka, prawda? Ale w komiksowym sposobie rysowania to właśnie tak najłatwiej jest narysować zwierzęta. Właśnie miny z minami, ze śmiesznymi minami. Żebyśmy nie zapomnieli również o nozdrzach, ponieważ jednorożce jako rodzaj koniowatych mają też nozdrza. Możemy nawet oddzielić pyszczek naszego jednorożca od głowy w ten sposób. I teraz uwaga, dzieciaki. To, co ważne jest, żeby nie zapomnieć o narysowaniu rogu, czyli rysuję wysoko trójkącik, jeszcze tutaj mogę go przedzielić paseczkami. No i teraz to będzie jednorożec, prawda? Kameleon, rower, cudnie. Torty dla mamy, świetny pomysł z tym tortem też, Patrycja. Jak mamy już jeden róg, to rysujemy sobie jedno uszko, drugie uszko. Ciężko jest mi powiedzieć, jak długo potrwa nasz live. Zobaczymy, ile będziecie mieli pomysłów. Ja zakładam, że może to być pół godzinki, a może i więcej niż pół godzinki. Zobaczcie, jaką grzywę mu zrobię. To będzie taki jednorożec, który właśnie postawił sobie grzywę, chyba specjalnie tak wyczesał. Będzie taka grzywa na żel. I teraz zobaczcie. Mamy już tutaj grzywę. Mamy jeden róg oraz dwa uszka. Jeżeli nie zdążycie wszystkiego narysować, bo mogą nas oglądać dzieciaki w różnym wieku, ja to dobrze rozumiem, to pamiętajcie, że ten live będzie zapisany i będzie można go później również odtworzyć. I teraz to, co zrobimy, tutaj narysowałam jeszcze grzywę, kilka paseczków jako grzywę i narysujemy, hop, grzbiet. To będzie grzbiet i tylna noga naszego jednorożca. Tu będzie druga tylna noga. On będzie tak nieśmiało wyglądał, tak oglądał się za siebie. Dobrze? Rysujemy dzisiaj ikonki dla mam. I zaczęliście dość ambitnie i oryginalnie, bo zaczęliśmy od jednorożca. Narysujemy mu ogon. Dwie kreseczki do góry, to jest taka literka L i literka L. Pamiętacie, jak rysowaliśmy kiedyś słonia z literki D i z literek L? To właśnie tutaj stosujemy dokładnie ten sam trik. Prosta kreseczka. I w ten sposób mamy takiego zdziwionego trochę jednorożca. Widzicie, tak kroczek za kroczkiem jest od razu łatwiej. Napisaliście jeszcze ten tort. Co możemy narysować jeszcze dla mamy? Pokażę Wam, jak sprytnie i ciekawie możecie narysować tort. Jeżeli narysujecie taką doniczkę, oczywiście pokolorować możecie sobie spokojnie później. Narysujcie proszę ze mną taką albo rozciągniętą literkę U, ale możemy to też wytłumaczyć, jako to jest taka miseczka. Ok, to będzie pierwsza warstwa tortu dla naszej mamy. Następnie nad tą miseczką robimy sobie falkę. To może być duża fala, to może być regularna albo mniej regularna falka. Każdy tort może mieć przecież inną polewę. Zgodzicie się ze mną na pewno. Więc jak już narysujecie ten kształt podstawy tortu, a później dorysujecie falkę, to możecie prostą kreseczką połączyć oba brzegi tej fali. To będzie tort. Mój tort będzie miał lukier w kolorze właśnie takim leciutko zielonym. Ale to nie będzie cały tort. Zobaczcie, my upieczemy tutaj, wyrysujemy tort, który będzie miał jeszcze jedną warstwę. I robię dokładnie to samo, dzieciaki. Hop, 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 hop. Kolejna warstwa. I łączę je ze sobą. Możecie tak wymyślać sobie nawet i kilkanaście tych warstw dla Waszych mam. Ja skończę na trzech. Jak już narysujecie dwie warstwy, to też wystarczy. Jak narysujecie te warstwy, to możecie zastanowić się, co dajemy na górę. Co wolicie, świeczkę czy wisienkę? Napiszcie mi proszę w komentarzu, a ja w międzyczasie dodam jeszcze taki elemencik uśmiechu jako tort dla mamy. To może być też tort z serduszkiem, tak jak wcześniej już pisaliście, prawda? To co to może być? Serduszko? Dobrze. To w takim razie będzie to taka świeczka, która płonie z serduszkiem.
Po prostu. Okej. Świeczkę. No właśnie, Julia, Julia. Będzie świeczka. Jeżeli chcielibyście narysować wisienkę na torcie, to wystarczy zrobić to tak. Tylko muszę zobaczyć, czy na pewno to dobrze widzicie. Jedna literka C, druga literka C, które łączą się ze sobą. Można powiedzieć, że wtedy ta literka C jest tak jakby w lustrzanym odbiciu. Kreseczka i listek. Na dobrą sprawę można by było nawet takie dwie wisienki narysować. Przy wisienkach tylko trzeba pamiętać, żeby nie pomalować ich na niebiesko. To już będzie dobrze. Kiedy maluję wisienki, to wiecie, zostawiam jeszcze podczas kolorowania, podczas zamalowywania ich, zostawiam sobie jeszcze taki odrobinę białej przestrzeni i to sugeruje, że moje wisienki aż lśnią, aż błyszczą. Są tak smakowite. Co jeszcze moglibyśmy narysować naszym mamom? Napiszcie mi w komentarzu, a w międzyczasie ja też Wam pokażę kilka takich rzeczy, które rysowałam kiedyś dla swojej mamy bardzo często. Czyli to pytanie zostawiam jak najbardziej, a ja Wam pokażę coś jeszcze. Zobaczcie jedną z takich najprostszych, najfajniejszych ikon, które możemy narysować bardzo szybko dla naszych mam, jest serduszko, ale to serduszko nie musi być takie zwykłe. Jeżeli nad tym serduszkiem dorysujemy dwa małe kółeczka, to będą dłonie, ale chwileczkę, dojdziemy do tego. Narysujcie proszę serduszko, a na nim dwa takie kółeczka. Naszym zadaniem teraz będzie narysowanie dwóch mostków. Mostków albo literek U. Zobaczcie. Jedna literka U, taka do góry nogami. Czyli łączę ze sobą te dwa kółeczka i teraz druga literka U. Podpowiem Wam, że właśnie rysujemy postać. I to może być postać albo dziecka, czyli możecie siebie narysować, albo mamy. Ja tutaj narysuję mamę. Dodam tutaj jeszcze jedną, trzecią literkę U. Kiedyś rysowałam z Wami właśnie kobiety i nazwałam to chyba kobietą z literek U. Wystarczy, że narysujemy U jako buzię, U jako ciało, jako korpus. W dużym uproszczeniu oczywiście, kobiety tak nie wyglądają zazwyczaj. I U odwrócę do góry nogami jako włosy. Możemy też narysować jej grzywkę. Jeżeli chcecie bardzo sprytnie i szybko narysować oczy, możecie je zamknąć właśnie w takim uśmiechu. To jest taki mój szybki sposób na tworzenie ikon, na rysowanie czegoś, co nie zabiera dużo czasu, a może wywołać uśmiech na twarzy naszych odbiorców. Zerknę na Wasze komentarze, czy wszystko jest ok. Kwiat, jeszcze tutaj Paweł, właśnie mówiłeś o tym kwiecie. Jednym z najfajniejszych sposobów na narysowanie kwiatu jest kwiat również z takiego mostku, z literki U. Rysujcie proszę ze mną. Literka U. I teraz tak. Z góry na dół. Prosta jak najbardziej kreska. Znaczy prosta kreska. Łuczek, powiedzmy łuczek. Z góry na dół, hop. I trójkącik na środku, zobaczcie, wyszedł nam tuliban. Taki bardzo, bardzo prosty, intuicyjny. Czyli jeszcze raz. Literka U. Jedna kreseczka. I druga kreseczka. I trójkącik w środku. Możemy nawet dodać jeszcze kilka pręcików. To są takie kreseczki, które wystają z kwiatu. Na nich umieszczony jest właśnie pyłek. To potem pyłek, tak, to na ten pyłek tak łasy są pszczółki. A, swoją drogą, narysujemy tu też jedną pszczółkę. Kółeczko. I dużo poziomych paseczków. Hop, 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 hop. W końcu mamy maj. Co prawda końcówka. Hop. Hop. A wiecie, że pszczoły, kiedy zobaczą kwiaty pełne nektaru, to zaczynają tańczyć? Tak się mówi na to, taniec pszczół. No dobra, dobra, ale nie odbiegajmy od tematu. Dzisiaj naszym głównym tematem jest Dzień Matki i to, co chcielibyśmy narysować dla naszej mamy. Czy to tempo, w którym rysuję, jest dla Was ok? Dajcie mi proszę znać. Edyta, tutaj napisałaś króliczka. No dobrze, to zróbmy króliczka. Ale zróbmy takiego króliczka. Króliczka, który będzie miał nosek jak serduszko. Dobrze?
Narysujcie małe serduszko. No, takie malutkie serduszko. I teraz kreseczkę w dół od tego małego serduszka będącego noskiem naszego królika. Jedno kółeczko i drugie kółeczko. Kółeczka, kółeczka literki C, to już jak sobie wolicie to tłumaczyć. Ja staram się Wam mówić bardzo obrazowo, więc mam nadzieję, że ten język, którym się posługuję, jest dla Was zrozumiały, jest dla Was ok. Mamy już serduszko jako nosek, mamy pysiaki naszego króliczka, to teraz przydałoby się narysować oczy. Jedno duże oko i drugie duże oko. To będzie taki króliczek zajączek, ok? Zaraz tutaj podkolorujemy Ci, króliku, ten nos, żeby nam się wyróżniał. Trochę masz ten koci nos, ale trudno. Następnie narysuję jedno ucho i drugie ucho. A między tymi dwoma dość długimi uszami zrobimy sobie puszyste futerko. Hop, 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 hop. Mniej więcej tam, gdzie są oczy, zaczynam rozszerzać futerko dla króliczka, żeby był jeszcze bardziej puchaty. To będzie taki króliczek, myślę, że można powiedzieć, bardziej komiksowy. Czyli to, co zrobiłam, to dużo takich falek, zygzaczków po dwóch stronach. Ach, ty króliku, wyglądasz jak mieszanka kota i królika. Ale mam nadzieję, że są takie rasy króliczków, które wyglądają bardzo kotowato. Hej! Jeszcze Ola napisała ciasto dla mamy. Fajny pomysł. Już rysujemy też ciasto dla mamy. Ja nie będę jeszcze chowała tego, co do tej pory narysowaliśmy, dlatego że wiem, że dzieciaki chcecie to pewnie przerysować jeszcze, więc zrobimy sobie jeszcze kawałek tortu i to będzie tort z truskawką na przykład. Narysujcie proszę prostokąt. A prostokąt wygląda tak. Rysujemy jedną długą płaską linię, drugą długą płaską linię i łączymy je ze sobą nieco krótszymi kreseczkami. Spokojnie, spokojnie. Tak się cieszę, że tak komentujecie, że piszecie coraz więcej rzeczy. Oliwka, przed chwilą unicorn też był. Ale jak będziecie chcieli, to może zrobimy kiedyś jeszcze takiego live'a, co? O, buziaczki dla mamy Sabina. Świetny pomysł. Dobra, ale teraz rysujemy kawałek ciasta, kawałek tortu dla mamy. Narysowaliśmy tort, to teraz kawałek. Narysujcie proszę kolejną długą kreskę, ale taką, która nie jest tak długa jak ta wcześniejsza. Ona kieruje się ku górze i kończy się troszkę wcześniej niż ta nasza kreseczka. Ok? Czyli może nie aż tak blisko, ale jest taka dosyć długa, ale nie aż tak bardzo za długa. Ok? Nawet jak Wam teraz nie wyjdzie, to zawsze możecie później jeszcze raz narysować. Wiecie? Mi nie wszystko wychodzi za pierwszym razem, naprawdę. Kiedy narysujecie tą drugą kreskę, taką kierującą się ku górze, to połączcie je ze sobą. Czy Wy już powoli zaczynacie widzieć już te warstwy? Jedna warstwa, druga warstwa. Znaczy, czy widzicie już tu kawałek tortu? Tak powinnam zapytać. Powiedzmy, że to będzie torcik czekoladowy z truskawką. Więc truskawka, jak przystało zdecydowanie na truskawkę, będzie czerwona. Narysujemy tutaj dużą truskaweczkę. Możemy nawet dodać jej w środku trochę kropeczek. Najlepiej by było, gdyby były żółte, ale cóż, nikt nie mówił, że musi być idealnie, a wręcz mam nadzieję, że Wasze rysunki nie są perfekcyjne i nie są idealne, bo wychodzę z założenia, wiecie, że nie chodzi o to, żeby pięknie rysować, tylko żeby tak rysować, żeby to wywoływało uśmiech na naszej twarzy i na twarzach naszych bliskich. Żeby to nam bardzo służyło. I polecam na YouTubie kanał Pani Agaty. Jest tam sporo rysunków. Tak, Iwona, dziękuję Ci bardzo. Rzeczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, jak narysować inne zwierzątka, także jednorożce, także Harry'ego Pottera i kwiaty i tak dalej, możecie spokojnie zajrzeć na mój kanał, który nazywa się tak jak ja.
Na spokojnie, dzisiaj ja jestem, ale tam są wideo, tam jest chyba ponad setka wideo różnych, jak rysować różne rzeczy w prosty sposób. Ale dzisiaj ja chcę się skupić na tym, czego ode mnie potrzebujecie tak na żywo, bo wiecie, nie wiem, kiedy następnym razem będziemy mieli okazję pobyć ze sobą tak na żywo, dlatego chcę Wam pokazać już teraz, jak możecie narysować cudowne ikonki, żeby uśmiechnąć Wasze mamy. Oczko, oczko, uśmiech i zobaczcie, mamy kawałek tortu. Dobrze. Patrzę jeszcze na to, co mogę Wam, co mi piszecie tutaj. Co mogę dla Was jeszcze narysować. Widzę, że ten kameleon się bardzo często powtarza. Pokażę Wam, jak narysować kameleona. O takiego kameleona. Ja wiem, to nie jest taki prawdziwy kameleon. Ale ma długi ogon i ma różne kolorki. I to już wystarczy, żeby odróżnić, że chodzi nam o kameleona. I to będzie mama kameleon i dziecko kameleon. Dobra? Rysujecie ze mną? Super. Cudnie. Dobrze. Ja później jeszcze sobie przeczytam na spokojnie Wasze komentarze, bo widzę, że nie wszystkie jestem w stanie ogarnąć, ale to nic. Zawsze te Wasze komentarze będą dla mnie taką motywacją do tego, żeby może nakręcić nowe filmy na YouTubie. Narysujcie ze mną, proszę, kółko, które będzie oczkiem. To oczko. Tak sprawdzam, czy wszystko jest ok. Dajcie znać, czy wszystko jest ok z połączeniem u Was. Czy Wam nie zacina dobrze? Rysuję sobie takie kółeczko, a w środku kolejne kółeczko. Mogę je nawet zamalować i zostawiam sobie jeszcze puste miejsce. Jak narysować prezent? Ola, świetne pytanie. To za chwilę te kameleony będą odkrywały prezenty. I z jednej strony tego kółeczka, i drugiego, i trzeciego. Hop. Rysuję taki dzióbek. Właśnie ten pyszczek. On troszkę przypomina zaokrąglony, trójkątny kształt. U mnie okej. Okay. Dzięki, Julia. Dzięki, Gosia. Dobrze, Roxano. Będzie wolniej. Spokojnie. Ja wiem, że ten kameleon, może on tak nie wygląda w naturze, ale wiecie co? Trudno wymagać od nas, żebyśmy od razu wszyscy rysowali tak bardzo naturalnie jak artyści. Jeżeli nie będziemy ćwiczyć, jeżeli będzie to rysowanie sprawiało nam więcej stresu niż radości, to nigdy, nigdy nie nauczymy się dobrze tego robić. Ja nie jestem rysownikiem. Serio. Ja jestem psychologiem i pracuję, żeby było śmieszniej. Wiecie, że ja pracuję głównie z dorosłymi? Ale po prostu dzieci uwielbiam. Dzieciaki kocham, sama mam dzieciaki i wiem, jak to jest, jak ciężko jest nie zniechęcić dziecka do próbowania nowych rzeczy. Dlatego w moich programach zawsze staram się Was zachęcać do tego, żebyście nawet jeżeli nie do końca czujecie się na siłach albo nie wierzycie, że potraficie coś narysować, to żebyście po prostu próbowali. Zobaczcie, co zrobiłam. Wielką literkę C i zakręciłam nią troszkę, dodając łapkę. I to będzie mama kameleon. A obok niej będzie dziecko kameleon. Rysuję zamknięte oczko jako pierwsze. A później literkę C, to będzie główka, bo to dziecko kameleon będzie się stykało pyszczkami właśnie z mamą prawie. Kołnierzyk. I znowu zakręcony ogonek. I mimo, że jeszcze nie widać, że są to kameleony, to dopiero myślę, że będzie widać wtedy, kiedy nadamy im konkretne kolorki. I też od razu tłumaczę. My nie rysujemy realistycznie. Ja nie uczę Was, jak rysować. Ja chcę Wam bardziej pokazać, jak prosto przekazać pewne myśli, pewne kształty, bo nawet jeżeli nawet kilka minut sobie będziecie rysować tak w domu, na kartce, w zeszycie, na marginesie, to wiecie, że później będzie Wam się lepiej uczyło, więcej przyswajało informacji i mówi Wam to już nie tylko mama, nie tylko rysownik, ale też psycholog. Zobaczcie, później możecie pokolorować swoje zwierzaki na najbardziej tęczowe kolory, jakie tylko sobie wymyślicie. Bo jeszcze raz podkreślę, nie rysujemy bardzo realistycznie. Od tego są kursy rysunku, takiego prawdziwego. My rysujemy tak, żeby nam po prostu było miło i sympatycznie. O, super mama, jaki fajny też pomysł. Ale czekajcie, jeszcze był prezent. W związku z tym ten prezent jeszcze narysujemy. A ty, mały kamelonku, będziesz taki żółciutki i radosny. Po prostu.
Jak Wam się ze mną rysuje? Jest ok? Jeżeli chcecie więcej takiego rysowania, to zajrzyjcie, bo dzisiaj nie będę w stanie wszystkiego narysować dla Was, chociaż bym bardzo, bardzo chciała, ale spokojnie możecie zajrzeć czy na Instagram, czy na TikTok, czy nawet na YouTube i tam znajdziecie więcej filmików, dobrze? Żebyście się nie czuli po prostu zawiedzeni. A ja będę wybierała spośród tych zaproponowanych przez Was ikon rzeczy do narysowania, które przydadzą Wam się szczególnie teraz do pokazania swojej mamie, ok? Fajnie? Super, super, Eliza, dziękuję, Asiu. Pięknie. No to w takim razie narysujcie, proszę, kwadrat. To mniej więcej kwadrat, ja wiem, że tutaj wyszedł bardziej prostokąt, ale może być prostokąt, może być kwadrat. Pieska, szczeniaczka, super. I motyla. Zobaczcie, co teraz zrobimy. Nad tym kwadratem rysuję dość cieniutki prostokąt w taki sposób, żeby był nieco dłuższy. Ten prostokąt jest nieco dłuższy niż kwadrat. Jak będzie taki sam, to też nie będzie błąd. Natomiast to jest pudełko do prezentu, a to jest takie wieczko nakładane na ten prezent. Ok? Więc narysujcie taki prostokąt i kwadrat. Kiedy to zrobicie, możecie na przykład innym kolorem narysować wstęgę, wstążkę, która będzie przepasała ten prezent. Nie musicie tego robić, ale jeżeli na przykład dość szybko idzie Wam rysowanie ze mną, to myślę, że to będzie bardzo sympatyczne, jeżeli do takiego prezentu dodamy jeszcze kokardę. Widzicie, za pomocą takich prostych ikonek możecie naprawdę bardzo dużo pokazać. Dobrze, mamy kameleonka, mamy prezent. Prosiliście jeszcze o tego motyla i bukiet kwiatów, to może połączymy to w jedno, dobrze? Przesuniemy na razie tutaj nasze rysowanki. Ja w ogóle uwielbiam rysować na żywo. Uwielbiam, dużo bardziej niż robić wideo. Narysujemy sobie teraz kółeczko, to będzie głowa motyla. Jedno oczko, drugie oczko. Z kropeczkami po środku. Ha, królowa mama, fajnie. Teraz jest bukiet dla supermamy. A później narysujemy supermamę, dobra? Jedna czułka, druga czułka, czyli dwa takie świderki. Dwa, no tak, spiralki raczej. Też nie chcę za szybko dla Was rysować, bo wiem, jak nie jest często łatwo nadążyć za takim rysowaniem, prawda? Narysujemy teraz brzuszek dla tego motylka. Czyli też taką, o, to nawet można by było powiedzieć, że taką ósemeczkę moglibyśmy mu narysować tutaj. A wiecie, że są takie motyle, jest taki rodzaj motyla, który nazywa się Greta Otto. Taka jest nazwa zwyczajowa właśnie tego motyla. I druga, długa kreska. I ten motyl ma takie skrzydełka, które wyglądają, jakby były zrobione ze szkła. Naprawdę. Podpiszę Wam tu Greta Otto. Jeżeli wpiszecie, poprosicie rodziców sobie, żeby wpisali nazwę tego motyla w wyszukiwarkę, w internet, to zobaczycie, jak pięknie wyglądają te motyle szklano-skrzydła, czy skrzydło szklane. W ten sposób możecie narysować motylka, ale jak udekorujecie jemu skrzydełka, no to już myślę, że coś na pewno pięknego wymyślicie. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak wyjdą Wam te rysowanki i wiecie co, czy możemy się tak umówić, że jak coś narysujecie, to później pod tym postem, na przykład pod tym filmem wrzucicie zdjęcie. Co? Wyślecie nam to proszę. Tak, bardzo chciałabym zobaczyć, jak Wam się podoba ten live i na ile dzieciaki rzeczywiście ze mną rysujecie. A ja już przełączam na naszego motylka, który właśnie w towarzystwie swojego kolegi, zobaczcie, kreska i brzuszek jak z literki B. Hop, hop. I już mamy drugiego motylka. Albo nawet trzeciego, czyli kreska, brzuszek, brzuszek. Czyli widzicie, to takie symboliczne, proste rysowanie naprawdę ma sens. No i teraz ten bukiet kwiatów. Bukiet kwiatów dla mamy. Pokażę Wam, jak narysować róże. O, to mogłoby Wam się bardzo spodobać. Koniecznie jakimś czerwonym kolorem.
Prosty sposób na narysowanie róży wygląda w ten sposób. Robimy sobie taki świderek, tak duży jak tylko chcemy i dodajemy literkę U. Czy to może być zwinięty pączek róży? Czy myślicie, że to jest róża? No nie jest, nie jest. To jest tylko kilka kresek, ale jak mama zobaczy taką różyczkę, to na pewno rozpozna, że to są właśnie takie zwinięte różyczki. Chcę Wam pokazywać takie rzeczy, które zrobicie dość szybko i dość łatwo, bo mój synek ma 4 latka i wiem, jak szybko może się nudzić w związku z tym. Wolę pokazać Wam takie rzeczy, które zrobicie bardzo, bardzo tak szybko i wręcz niemalże bez wysiłku. Czyli znowu sobie taki robię świderek. Hop, hop, hop. To jest też ważne, żebyście każdą tą różyczkę połączyli z łodyżką. W końcu kwiaty też potrzebują czerpać wodę przez tą łodyżkę. One piją wodę. I może je jakoś przybierzemy, co? Pokażę Wam, jak narysować liście. Róże mają raczej takie mniejsze liście, ale my zrobimy takie przybrane inne liście, czyli długie kreski. To się pięknie sprawdza w bukietach, kiedy na przykład dorysowujemy trawę, czyli długa kreseczka i obok tej kreseczki hop, hop, hop i hop, i hop, i hop. Ja dzisiaj używam pędzelkowych markerów, czyli takich markerów, które mają pędzelki, pędzelkowe końcówki, ale to nie jest konieczne, żeby rysować takie rzeczy. Możecie równie dobrze rysować kredkami, ołówkami albo i ściętymi końcówkami, bo jak wiecie, to są różne rodzaje pisaków, piśmideł. Nadają się najlepiej te, które macie pod ręką, po prostu. Czy Wy wiecie, że my już rysujemy pół godziny? Czujecie to? Mam nadzieję, że Wam też tak czas szybko płynie jak mi. Och. No wskakuj tutaj. Uf. Zerknę na Wasze komentarze. Zobaczę, co jeszcze tutaj nam się podobało. Drzewa z serduszkami kwiatowymi. Krzysio, wow! Świetny też plan. I pamiętam jeszcze tą mafinkę. Mafinka jest świetnym pomysłem. Dobra, no to Krzysiu, żeby narysować takie drzewko, nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja jak często jak rysuję, to mi drży ręka. Naprawdę tak mam. I kiedyś się tego bardzo wstydziłam, ale później pomyślałam, hej, ale to można wykorzystać. Jeżeli narysujecie taką właśnie drżącą ręką, czasem jak się stresujemy, to też nam łapki tak drżą, prawda? Taką drżącą ręką kilka takich grubych kresek, to zobaczcie, co się dzieje. Mamy normalnie korę. Bo na drzewach, na tej części środkowej drzewa, czyli na korze, często występują tak zwane właśnie takie pnie. Takie, kora jest nieregularna, więc nawet jeżeli Wam drży trochę ręka, to spokojnie, zawsze możemy powiedzieć, że te gałązki są takie powyginane. A jak drży Wam ręka podczas rysowania zwierzątek, to nie przejmujcie się, bo ja się zawsze śmieję, że te zwierzątka w takim razie będą miały bardziej puchate futerko. I wokół tego drzewka, zamiast listeczków, możemy narysować mnóstwo, na przykład serduszek. Świetny pomysł, Krzysiu! Ja co chwilę zerkam na Wasze komentarze, patrzę, jak to wszystko wygląda, a ja wcale nie będę rysowała tylko serduszek, które mają taki kolor. Myślę, że tutaj moglibyśmy narysować mnóstwo serduszek w różnym kolorze, prawda? I wtedy powstanie nam cała taka korona. Korona z serduszek. Pamiętam, Asiu, supermama i mafinka. To jest live, czytam Wasze komentarze, jest ich multum. Już w tym momencie mamy, wiecie, ile komentarzy? No, trochę mamy. Nie jestem w stanie nawet teraz sprawdzić, ile, ale troszkę ich jest. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że rysujecie ze mną. Uwaga, no to w takim razie rysujemy mafinkę. Pamiętacie, jak rysowaliśmy tort? Taką doniczkę, jak przy torcie. Zaraz tutaj znajdę ten tort. O ten tort, czyli wykorzystamy taką samą podstawę. Płaska kreska i dwie kreseczki ku górze. Następnie, uwaga, narysujemy uśmieszek. Niech to będzie uśmiechnięta mafinka.
Następnie zobaczcie, co zrobimy. Wybiorę sobie kolor kremu. Mój krem będzie różowy, a wasz? I rysuję tak jedną falkę, drugą falkę i trzecią falkę. Najmniejsza falka jest na górze, a największa tutaj na dole. Kiedy zrobię sobie później takie łuczki, hop, 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 po dwóch stronach, to zobaczcie, co mi wyszło. Mafinka z jakimś takim kapeluszem albo z kremem. Możecie sobie jeszcze podrównać, tam gdzie uważacie, że przydałoby się jeszcze to coś pozmieniać, ale to jest jeden ze sposobów tylko narysowania takiej mafinki z kremem na Dzień Matki, bo przypominam, że rysujemy dzisiaj wasze propozycje, wasze komentarze na Dzień Matki, ale te komentarze, jak widać, są bardzo tak luźno związane z naszym dzisiejszym tematem, bo dla naszych kochanych mam to można wszystko narysować. To teraz taka mafinka, która będzie może troszeczkę prostsza. Teraz mafinka dla troszkę mniejszych dzieciaczków, dla maluszków, czyli rysuję tak samo pod spodem kwadratową literkę U. Ok. Myślę, że też mogę ją uśmiechnąć, bo czemu nie? W końcu to są rysunki nasze, więc możemy sobie tutaj robić co tylko chcemy. Widzę też świetny pomysł z portretem mamy. Winszuję, naprawdę, może to rzeczywiście, Kasiu, coś takiego jeszcze zdążymy zrobić. I zobaczcie, co zrobię. Zrobię taką falkę. I ta falka wychodzi, ta falbanka wychodzi troszkę poza ścianki naszej mafinki. Dlatego, że tutaj będzie góra mafinki. Och, to chyba jest mafinka jagodowa. Z jagódką na górze. Albo z innymi ozdobami. Dla mamy możemy też przygotować właśnie takie specjały, takie smakołyki właśnie. Co wam się kojarzy jeszcze z rysowaniem dla mam? Co mogłabym dla was narysować? Jest to live, jest to nasz pierwszy taki live. I chciałabym, żebyście jak najwięcej skorzystali z tego, że możecie teraz zadawać mi pytania, że mogę wam na żywo odpowiadać na te pytania. Jeżeli wam się podoba to, co teraz robimy, to mam do was prośbę. Udostępnijcie to u siebie, albo pokażcie to znajomym. Może w swoich szkołach, może gdzieś, gdzie też chcecie pokazać, że w sposób prosty da się rysować, bo my będziemy wam bardzo za to wdzięczni. Tworzymy dla was te lekcje już od dłuższego czasu i mamy nadzieję, że one spełniają wasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że udaje nam się, no ja mam taką nadzieję, że udaje mi się was zarazić troszkę rysowaniem, a przynajmniej pokazać, że to rysowanie wcale nie musi być takie trudne. My nie rysujemy realistycznie. Nasze rysunki to są rysunki raczej takie sprytne. Konik z literki U, czy portret mamy, narysowanie mamy, takie proste. Czy nawet rodzinka kameleonów, to nie jest wielka filozofia, jeżeli zrobimy to kroczek po kroczku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to udostępnicie dla swoich znajomych. Jeżeli chcecie więcej ze mną rysować, to pamiętajcie, że też możecie zajrzeć na mój kanał, który się nazywa tak jak ja na YouTubie. Tam jest więcej takich przykładów. Ale słuchajcie, jeszcze byłam super mama. Jak narysować super mamę? Otóż ta super mama wcale nie jest taka trudna w narysowaniu. Myślę, że moglibyśmy zacząć. Zaczniemy sobie od narysowania buzi naszej mamy. Rysuję sobie literkę U, ale ta literka U jest, no w sumie możecie też tak narysować, to też nie będzie błąd. Ja jednak zrobiłam taką literkę U, która jest taka troszkę ostrzej zakończona, jest takim dzióbeczkiem. To będzie taki bardziej portret mamy, dobrze? Następnie to, co zrobię, to narysuję włosy. Normalnie, gdybym miała zakończyć tą głowę, to by ten kształt wyglądał mniej więcej tak. Ale żeby moja mama miała jeszcze bogatszą, oryginalniejszą fryzurę, to tych włosów jej troszkę dodam, czyli rysuję troszkę wyżej. Troszkę więcej tych włosów dodaję. Dzięki temu postacie, które będziecie rysować, będą wydawały się jeszcze atrakcyjniejsze po prostu. Nie wiem, czy wasze mamy mają grzywki, czy może nie mają grzywek, a mają tylko proste włosy, długie. Ja zrobię dla tej mamy hop, tak jak ma moja mama, czyli taką grzywkę na bok. I to, co możecie zrobić, jeżeli nie czujecie się pewni w rysowaniu, to zawsze możecie zamknąć oczy mamie. Jakby to była mała główka, to tak bym ją narysowała.
Natomiast pokażę Wam też, jak narysować prosto oczy otwarte. Ok? Podoba mi się to rysowanie. Widzę Wasze komentarze. Cudnie. Ojejku, Jasiu, jakie fajne pytanie z tym parowozem. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy narysować parowóz, ale polecam Ci zajrzeć właśnie na... Zobaczcie, co zrobiłam. Na YouTube'a i tam na pewno znajdziesz też takie pojazdy. Hej, zobaczcie. Taka kreseczka, kiłuczek właściwie i oczy pod spodem, takie kółeczka. Możecie też dodać brwi. Brwi to jest ta linia włosów, które są nad oczami. Nosek. I usta. Zauważcie, że te usta mają taką odległość, jak mniej więcej od oka do oka. Nie są szersze. Hop, hop. Jeżeli chcecie właśnie taki portret, ładny portret kobiety albo mamy, to myślę, że takie coś może być Wam przydatne. I co ciekawe, jak będziecie rysować portrety Waszych mam, to kolejna ciekawostka. Jeżeli chcecie narysować osobę, która patrzy prosto na Was, to zwróćcie uwagę, że jak rysujecie ucho, to najlepiej zacząć od poziomu oczu i skończyć na poziomie nosa, czyli od oczu do mniej więcej nosa. I wtedy ta postać będzie wyglądała dużo bardziej realistycznie. Ciekawa jestem, czy takie ciekawostki Was interesują, czy jest to dla Was w ogóle takie zajmujące. Poza tym mamy dzieciaki w różnym wieku. Napiszcie mi proszę w komentarzu, w jakim wieku są Wasze dzieciaki, w jakim wieku dzieciaki nas teraz oglądają. Jeżeli oczywiście możecie teraz się oderwać i dać nam znać w komentarzach. A jak napiszecie to jestem ciekawa, czy macie siły jeszcze ze mną rysować, bo rysujemy już 40 minut. To, na czym chcę się dzisiaj skupić, to rysowanie rzeczy, które ucieszą nasze mamy. Taki jest temat dzisiejszego live'a. Jeżeli potrzebujecie albo chcecie ze mną rysować inne rzeczy, to pamiętajcie, że zawsze możecie zajrzeć na inne miejsca, gdzie tworzę. I ja część z tych rzeczy, które pokazuję też w Wesołej Nauce, to czerpię po prostu ze swojego kanału na YouTubie. Jeżeli to Was może ucieszyć. Jasio, pięcioletni Jasio, super pomysł masz z tym parowozem. A, jeszcze tutaj widzę ptaszek. Tutaj Zosia Konika, Hanusia Ptaszka. Konik już w pewnym sensie był, Zosieńko. I był też na lekcjach naszych, ale ten ptaszek, ptaszka chyba nie było, co? Nie mieliśmy chyba jeszcze lekcji o ptaszkach. Hej, zobaczcie. Cześć Klaudia, cześć Wiktor, Zosieńka jest. Zosia 10 lat, tutaj Max 11. Klaudia, jakie doborowe towarzystwo mamy. Karolinka, no tak, wiadomo, Karolina, to już wiem, bo Ty też widziałaś moje rzeczy na YouTubie. Narysujcie literkę U. Taką zwykłą, dużą literkę U. Będziemy rysować teraz ptaszka, ok? Bardzo interesujące rysowanie. Dzięki, Aneto. Julka, 7 lat. Amelka, 9. Emi, 7 lat. Ok. I Wikusia. Zobaczcie. I teraz od połowy rysuję prostą kreskę. Ale pierwszą połowę zostawiłam pustą. Specjalnie. Wiecie dlaczego? Bo to będzie głowa. Będzie hop. Głowa naszego ptaszka. To będzie taki malutki, uroczy ptaszek. Z dzióbkiem. Oliwka, 10 lat. Sofia chyba, tak? 8 lat. Dzięki, Aniu. Cieszę się, że to rysowanie Wam się podoba. Oczko. I hop. Sylwia, jeżeli chodzi o szczeniaczki czy rysowanie piesków, to jest taka playlista. Playlista to znaczy 10 godzin rysowania na YouTubie. I to, co mogę Wam polecić, to jak będziecie w najbliższym czasie na YouTubie, to możecie sobie zerknąć na taki hashtag rysujemy z Agatą. I to rysujemy z Agatą to jest 10 godzin rysowania roślin, jedzenia, pojazdów, takich różnych rzeczy. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę porysować ze mną więcej, to zapraszam właśnie tam. Stamtąd też są te materiały, które widzicie w programie. Hop, hop, hop. I mamy ptaszka. Inny sposób na narysowanie takiego ptaszka przynoszącego na przykład kwiatka dla mamy jest taki. Rysujemy sobie pętelkę albo literkę E, małą pisaną literkę E. I jak rysuję oczy ptakom, to robię taki łuczek
i kuleczka. I wtedy ten wzrok jest taki nieprzenikniony, taki ptasi. Zobaczcie, dodałam też dzióbek. Czyli pętelka albo literka E, oczko i dzióbek. Jeżeli chcecie, możecie narysować jeszcze dodatkowo skrzydełko i ogon. Coś tak brązowo nam się zrobiło, ja bym wolała tego ptaka jakoś tak kolorowiej zrobić. To prawie nam paw wyszedł. Takiej zieleni użyłam. To może być ptaszek, który gdzieś tam jest na gałęzi. Właśnie. Dobrze. Zerknę teraz na Wasze komentarze. Co jeszcze mi piszecie tutaj? Jakie jeszcze rzeczy? Dzięki. Wojtek 8, Gosia 5. Dzięki Tobie, kwarantannie codziennie rysuję z radością. Bardzo się cieszę, Aniu. Cudnie. Czy możemy aktywować ptaka? Aktywować ptaka? Aktywować to znaczy, żeby on leciał? Na przykład bardzo prosto można narysować lecącego ptaka. Już Wam pokazuję. W ten sposób możecie na przykład bardzo szybko i prosto narysować na przykład sokoła. Jeżeli narysujecie głowę, to następnie warto, żebyście narysowali skrzydło jedne i drugie, czyli takie bardzo, bardzo rozłożyste. Kiedy już to zrobicie, czas na dzióbek. Rysuję trójkącik i hop. Macie to już? Pokażę Wam teraz, jak zrobić, żeby te skrzydła były bardzo, bardzo rozłożyste. Robimy hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Takie zbiegające się falki. Oczywiście, że skrzydła tak do końca nie wyglądają, bo musiałabym rysować każde piórko oddzielnie, ale to jest taki sposób, żeby szybko narysować właśnie lecącego ptaka. I na dobrą sprawę, tak sobie pomyślałam, że oto mogłaby być głowa, a to jego brzuszek, ciało. Tutaj by były nogi takie podkulone. Jejku, jaki groźny nam ten ptak wyszedł, prawda? Widzicie, jak ja rysuję, to też nie zawsze jest tak, że mam od razu pomysł na to, tylko czasami ten pomysł przychodzi po czasie, a to jest live, w związku z tym jest to takie na żywo i szybkie. Patrzę jeszcze na Wasze komentarze. Okej, nie można pod postem rzucić zdjęć, Majeczko. Nie można wrzucić zdjęć. A ktoś rzucił zdjęcie, wiesz, to może później, jak już zakończę tą transmisję na żywo, to wtedy będzie można, wiesz? A nawet jeżeli nie, to jeżeli wyślecie nam też te zdjęcia albo mi w wiadomości prywatnej, będziecie mieli mnie oznaczoną na Draw the Words, bo to jest mój profil, który prowadzę, to też bardzo mnie to ucieszy. Kornelka, Franuś, 3-latka, pięknie. Kornelka, 6, 9. Ja się uczę cały czas na lekcjach. Tylko nareszcie można o tym napisać, prawda, Klaudia? Cudnie, fajnie, dzięki. To jest mój kanał na YouTubie, bo tutaj widzę, że Eliza pyta. Agata Jakuszko, po prostu. Co jeszcze dla mamy? Coś jeszcze było z mamą. Chyba była super mama, prawda? Dobra, no to narysujemy tą super mamę, bo pamiętam, że ta super mama by mi się ogromnie spodobała, jak ją zaproponowaliście. W związku z tym, żeby narysować super mamę, jak my ją narysujemy? Wiem! Narysujemy tak. Narysujemy głowę, a następnie to będzie mama taka bardzo szybko rysowana, czyli jedno oczko i drugie oczko. Będzie miała przymrużone delikatnie oczy w uśmiechu. W takiej minie zadowolenia, w zadowoleniu. Kiedy narysujecie głowę, oczy, a nawet dodacie włosy, te włosy, jeżeli Wasza mama ma puchate włosy, to mogą być też takie, jak najbardziej. Dorysujcie szyję i teraz ta mama ma bardzo wiele zadań, bo ona tak naprawdę dba o wiele rzeczy, prawdopodobnie. Bo z jednej strony, a tutaj narysujemy jedną rękę i drugą rękę, i ona będzie tak jakby żonglowała tymi różnymi aktywnościami. Bo na przykład Wasza mama może bardzo dbać o dom. Czyli rysuje domek pełen miłości.
Wasza mama być może zajmuje się albo oszczędnościami, albo wydatkami, robi zakupy, więc można też to narysować w ten sposób, że rysuje sobie tutaj pieniążek. O, tak można narysować pieniążek. Być może wasza mama jest też od uczenia was czytania, albo czyta wam bajki. Więc możemy narysować właśnie takiego ptaszka lecącego. Muszę sprawdzić, czy wy na pewno to dobrze widzicie. Hej, czy widzicie to, jak rysuję? Widzicie, dobra. Czyli hop, drugiego ptaszka. Ok, i teraz uwaga, łączę je ze sobą. Pach, pach, pach. I wyszła mi otwarta księga, na przykład bajek. Co jeszcze mama wasza robi? Napiszcie mi w komentarzu, co jeszcze robi wasza mama, to dorysujemy tutaj tą super mamę. SM jako super mama. Super mama ogarnia po prostu. I możemy, tak była prośba o księżniczkę, prawda? Więc narysujemy jej taką księżniczkową suknię. Nie wiem, czy wy lubicie rysować księżniczki. Ja jak rysuję księżniczki, to bardzo często robię im takie właśnie tiulowe, puchate, tancerkowate sukienki. Co jeszcze robi wasza mama? Z czym kojarzycie waszą mamusię? Napiszcie mi proszę w komentarzu. Sprząta i gotuje. No tak, no dobrze. No to w takim razie, jak sprząta i gotuje, to narysujemy tutaj jeszcze garnuszek. Hop, hop. Garnuszek. Czyli narysowałam, zobaczcie, dwie proste kreseczki, połączyłam je znowu takimi płaskimi literkami U. Zauważyliście, jak dużo można narysować z literek U? Jest zupa i ta zupa jest gorąca. Właśnie gotuje się główka. Możemy nawet narysować tutaj mamie taką czapkę kucharską. Hop, 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 hop. To będzie czapka kucharska. Kochanie, nie mam tutaj wody, mój synku. Ale możesz mi przyjść? Myślę, że jest w kuchni, wiesz? Poproś ciocię, dobrze? Nie, bo ciocia mi mówiła, że już spał. Ojej, to... Kochanie, połóż się, niedługo do ciebie przyjdę, dobrze? Dobrze. Dobrze? Chcesz tu pomachać? Proszę. Możesz pomachać też? O, tutaj. Mogę ci pokazać, Filipku. Wiecie, przyszedł mój synek do mnie. Spał. Spałeś? Dokładnie, chodź. Tak, ale tak ciocha. Tak ciocha. Tak trochę. Mogę... Zobacz, co narysowałam. A ja mogę też tymi markerami? No oczywiście, że możesz tymi markerami. Będę teraz rysowała, że mama... Czy mama czasami ma czas na kawę, Filip? Tak. Tak, dobra. Wygodnie ci? Tak, wygodnie. No to działamy, słuchajcie. Możesz pokolorować to, albo narysować cokolwiek chcesz. Zobaczcie, żeby mama ja miała czas... Ja narysuję labirynt. Labirynt narysuj, dobrze. Żeby mama miała czas na kawę, to narysujemy jej takie płaskie kółeczko. Narysujcie ze mną takie płaskie kółeczko. I dodatkowo literkę U. Labirynt. Ten labirynt wygląda jak dinozaur. Jest bardzo interesujący. Zobacz, Filipek. Co mamusia teraz rysuje? Kubeczek. Kubeczek. Czy nalejemy tutaj herbatki albo kawy? Dobra, a jaki kolor ma kawunia? Może wody. Albo wodę. Ojejku, wodę to jest jeszcze lepszy pomysł. Czy może być taki niebieski? Może raczej soczek pomarańczowy. No dobrze, to narysujemy. Narysujemy soczek pomarańczowy z truskawek. Widzicie? No, jesteś kreatywny jednak, bardzo. Mogę też czerwony wziąć? Możesz, a ja sprawdzę, co nam tutaj piszą dzieciaki. Zajmuje się ogrodem. Och, mama się zajmuje ogrodem. Narysujemy taki symbol na ogród, czyli właśnie taki listek, jak wam wcześniej pokazywałam. Mamolu, prosta kreseczka. Ja też umiem rysować labirynty, tylko takie inne. Mhm. Labirynty, troszeczkę inne. Dobrze. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. A w sumie to moglibyśmy jej narysować też ogrodniczki. Albo łopatkę i grabki, prawda, Filip? A było jeszcze, że sprząta, to pokażę wam jeszcze, jak narysować miotełkę. Jeżeli narysujecie prostą, długą linię, bo tu oglądają nas dzieciaki teraz, wiesz? Tak. Naprawdę. Ale chyba ich nie widzę. No my ich nie widzimy, ale wy nas dobrze widzicie, prawda, dzieciaki? I zobaczcie, narysowałam długie dwie kreseczki. To będzie trzonek miotły i dwie płaskie kreseczki. A co ma miotła jeszcze? Czym ona zmiata na dole? Włoskami. Włoskami, więc narysujemy tutaj włoski. A ty chcesz narysować śmietki? Mogę takie bagiem, ale tak.
Takie tak. bardzo malutkie, tylko na kartce, dobrze? Mogę takie kubeczki. Chodzi do pracy jak tata? No pewnie, że tak. W związku z tym symbol na pracę... O, tylko delikatnie, kochanie, dobra? Takie... Dobra. Czyli takie kubeczki małe. Tak, symbol na pracę, że mama chodzi do pracy. Czy twoja mama chodzi do pracy? Tak. Mogę... Mamo? Może wyglądać tak. Mamo, mi jest potrzebny czajny kolor. Poszukaj, kochanie. Gdzie jest czajny? Nie zjemy walizkę. Nie widzę czajnego kolorku. O, tam jest chyba... Podasz mi tam. O, taki mam najciemniejszy, wiesz? Czyli rysuję sobie prostokącik i na górze mniejszy prostokącik. I kiedyś, wiecie, jak ludzie chodzili do pracy, na przykład jak pracowali tak, że chodzili od domu do domu i sprzedawali różne rzeczy, to mieli ze sobą walizeczkę i to może być też symbol pracy. Mama przytula, Małgosia, świetne, i to myślę, że to będzie świetna ikonka na koniec, ponieważ już rysujemy godzinę, prawie godzinę, nie przewidywałam, że będziemy tak rysować długo, myślałam, że o, wytrzymacie ze mną 20 minut, być może 30, a tu okazuje się, że możecie... Że jesteście aktywni dużo, dużo dłużej. Kochani, narysujcie dwa jajka. Tak, tak, mówię poważnie, dwa takie jajeczka. I teraz... Tak, muszę sprawdzić, czy wszystko tutaj działa. Tak, 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 działa. Okay. Dwa jajeczka. I teraz pierwsze jajko patrzy na drugie. Rysuje dwie kropeczki. Drugie jajko patrzy na pierwsze. I oboje się uśmiechają. Jeden uśmiech i drugi uśmiech. Tak naprawdę to nie są jajka. Tak naprawdę to co? To jest kto? Mama i dziecko. I teraz rysuję, zobaczcie. Rysuję łapkę, która trzyma to dziecko. I ta łapka, zobaczcie, że ona przypomina serduszko troszkę. I to jest taki symbol, myślę, że którym będzie pięknym podsumowaniem naszego dzisiejszego rysowania. To, że... Jak bardzo emocjonalne jest to relacja z mamami. Chciałabym też w tym momencie bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie mamy, nie tylko te, które mają dzieci, ale te, które się opiekują dziećmi, które mentalnie są takimi właśnie mamami. Wszystkie ciocie, wszystkie siostry, kuzynki, wszystkie babcie, które też są mamami naszych mam, prawda? Widzisz, jaki ładny wzorek postawi? Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczne. Jejku, to bardzo oryginalny wzorek, Filip. Za całe to serce i za całe to oddanie, za cały ten czas, który nam przeznaczacie, nam swoim dzieciakom, bo my chyba nawet jako dorośli nigdy nie przestajemy być dziećmi. Prawda? Jeżeli Wam się to podobało, ten live, to proszę Was o to, żebyście to udostępnili. Was to niewiele kosztuje, a z drugiej strony dużo osób może zobaczyć, jak prosto można rysować, prawda? Tak, Filipku? Pokażemy Wam teraz, co dzisiaj dla Was narysowaliśmy. Dobra, Filip? Gotowy jesteś? Czyli tak, od końca troszeczkę rysowaliśmy dzisiaj. Tutaj jest piękny labirynt. Symbol pracy, wielozadaniowa, ogarniająca supermama. Mieliśmy też sokoła w locie. To też wolne skojarzenie. Mieliśmy dzisiaj rysowany portret mamy oraz ptaki na różne sposoby. Świetny pomysł, to chyba Krzyś miał pomysł na serduszkowe drzewko. Wy, Filip, to możemy później uzupełnić jeszcze innymi serduszkami. Były mafinki. I babeczki. Jeżeli Wam się to podobało, to po prostu udostępnijcie to też dla innych, żeby inne osoby też mogły zobaczyć, jak rysować. A ja Was też serdecznie zapraszam do obejrzenia innych aktywności, innych działań, na przykład na YouTubie, tam, gdzie tworzę dużo rzeczy właśnie również dla dzieciaków. Bo według mnie to rysowanie, to nie tylko chodzi o to, żeby to było piękne rysowanie, ale przede wszystkim to chodzi o to, żeby to rysowanie działało. Ja się specjalizuję w myśleniu wizualnym, w myśleniu obrazami, a to znaczy, że uczę ludzi lepiej zapamiętywać, lepiej się szybciej uczyć, a takie proste rysuneczki bardzo w tym pomagają. Prawda, Filip? A mamo? Mamo, na następnym live będą podjazdy, dobrze? Chciałbyś? Tak. No zobaczymy, co na to powie Wesoła Nauka. Oczywiście chcieli pojazdy. Kochani, o, dziękuję Karolina za udostępnienie. Nikt nie jest dorosły, Lenka pisze od Ani. Cudnie.
Dzieciaki, jeszcze zerknę, czy pojawiły się jakieś komentarze udostępnione. Dziękujemy. Dziękuję, Asiu. Dziękuję wszystkie dzieciaki, które ze mną dzisiaj były. Edyto też. Marcin, bardzo nam się podobało, napisał. Dziękujemy za rysowanie, Aneta. Udostępnione. Jesteśmy pierwszy raz, jest super. Kasiu, ja też jestem pierwszy raz i to jest pierwszy taki live na tym profilu. I to jest nasz eksperyment. Jeżeli Wam się to spodobało, napiszcie to proszę do organizatorów, bo to na ich zaproszenie ja dzisiaj mogłam z Wami się dobrze tak bawić. Dziękuję Wam za to, że byliście i w takim razie, jeżeli chcecie więcej, zapraszam do oglądania naszego programu, bo to Wesoła Nauka właśnie umożliwiła zrobienie tych lekcji nietuzinkowej plastyki, prawda? A właściwie rysowania. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawia Agata i... I kto? Chyba się mój synek zawstydził, co? W każdym razie cudownego dnia Wam życzymy. I do zobaczenia w kolejnych lekcjach rysowania. Prawda, Filipku? No to pa, pa. Hej! Pomachajmy razem, co? A czekaj, nie wiem, czy nas widać, Filip. Widać nas? Nie widać nas, zobacz. O teraz, no, dobra, pa, pa. Idziemy się bawić? Tak. Mamiu, chcę rysować z tymi lajkami z tobą. Chcę rysować z tobą tymi lajkami. Dobra. Wysyjmy już na sesję na... Dobrze.